bardziej się ekscytuję niż stresuję, a moja ekscytacja wynika przede wszystkim z tego, u czyjego boku dzisiaj zasiądę na mojej kapitańskiej kanapie. Pani Alicja Majewska. Coś pięknego, wspominamy dzisiaj rok 1975, przepiękna, nostalgiczna podróż. Ty interesujesz się modą, czy jest taki okres w historii, który ciebie inspiruje najbardziej? Lata 20 troszeczkę, ale chyba nawet bardziej lata 70. Kolorowo, kwieciście, koszule, kocham dżinsy, kocham dzwony. Jako że jestem wysoką kobietą, mogę sobie na te dzwony pozwolić, bo niestety jest to taki krój, który nie każdy może nosić. W odcinku drugim wspominacie który rok? 1975. I w 1975 ty miałeś już 4 lata. Czy pamiętasz coś z tego okresu? Tak, że mój tato kupił mi model do sklejania. Był to samochód, który miał kształt specyficzny, bo nieznany do tej pory, kolor żółty, i skleił mi go z kolei mój ojciec chrzestny, bo ja bym go tylko i wyłącznie, że tak powiem, zniszczył. Dzisiaj wspominacie rok 75. Czy są jakieś szczególne momenty z tych czasów, które pani lubi wspominać? To wie pani co? No ja główną moją nagrodę, 75 rok w Opolu. To nieustannie wspominam. Była tak nieoczekiwana w ogóle dla mnie. Sukcesu się nie spodziewam, a tu taki sukces, więc te wspomnienia hołubię. Kolorowe lata 70. Pan wtedy wchodził w dorosłość. Jak pan wspomina rok 75? Wie pani, miło wspominam 75. Okoliczności były takie, jakie były, ale wtedy miałem 19 lat. W programie To był rok, jak zawsze, świetna muzyka. Heka, 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 everybody was kung fu fighting. Those cats were fast as lightning. TVP VOD, to właśnie tam znajdziecie wszystkie odcinki To był rok. Zapraszamy serdecznie. Może i państwo cofną się w czasie, szczególnie jakby wszyscy spośród państwa, którzy dysponują podobnym PESEL-em. Wąsaczy, PKS-owców i wszystkich, którzy lubią po prostu dobrą zabawę, bardzo, bardzo zapraszamy.